Cześć! Dzisiaj bardzo szybko, niedługi kurs pokazujący jak zrobić cloth, czyli ubrania lub ciuchy. Oczywiście nie muszą to być ciuchy tylko dla gracza, mogą to być powiewające ciuchy na sznurze, które schną, ewentualnie jakaś flaga. Wykorzystajmy projekt Third Person, ponieważ pokażę też dalej, w kolejnym odcinku, jak można wykorzystać to, co zrobimy dzisiaj. Ok, na samym początku musimy stworzyć katalog dla naszego obiektu. Skąd go pobrać? Jest link pod filmikiem, możecie go pobrać z internetu, z mojego dysku. Ok, stworzę katalog nowy folder Carrot, czyli jak możecie się domyślić, będzie to marchewka. OK, wejdźmy do środka, no i tą marchewkę, którą ściągniecie z linku, to będzie plik w Możecie sobie go otworzyć w Maya, w 3 W Blenderze ja go akurat w 3DSie Dobra, zaimportujemy po prostu przenosząc go tutaj. No i co tutaj musimy zrobić? Domyślnie jest to static mesh, ale teraz zrobię to inaczej, zaimportuję go jako skeletal mesha. Nie, nie powinno się tego tak robić, bo on stworzy kości, ale tak mniej więcej nie będzie wiedział za bardzo gdzie. Dlatego wyświetli nam też informację z ostrzeżeniem, że nie wiedział gdzie, ale dał jedną kość. Niech nam to wystarczy. I w naszym przypadku to w zupełności wystarczy. No więc zacznijmy od tego, że importujemy jeden obiekt, ale on jest zaimportowany jako skeletal mesh, jako physical asset i jako szkielet, czyli skeleton. Wejdźmy do szkieletu. Możemy zobaczyć wszystkie kości, które tu są. Jeżeli nie mieliśmy żadnej, no to silnik automatycznie stworzył jedną na samym środku, która nazywa się tak, jak nasz obiekt. To jest dostęp do, do tego pliku skeleton. Tu jest do skeletal mesha. Natomiast, jako ostatni, to jest ten physics, physics Asset, który pokazywałem w content browserze. Czyli mamy powiązane te elementy ze sobą. Fizik asset pokazuje, jak machewka będzie się zachowywać, jeżeli będziemy symulować mechanikę. Fizyki, czyli po prostu będzie się przewracać. Jeżeli chwycimy prawym przyciskiem i shiftem, możemy przerzucać i zobaczyć, zobaczyć jak ten, jak działa. Oczywiście nie będzie on nam potrzebny, ale automatycznie jest stworzony. No i w sumie działa całkiem nieźle. Ale przejdźmy jednak do skeletal mesha, bo tu będziemy działać dalej. Obejdźmy sobie trochę. W inną stronę tą marchewkę można tutaj zaznaczyć każdy element, który ma jakiś inny materiał. Na przykład marchewkę właściwą oraz nać, którą najczęściej odrywamy. Stwórzmy materiał, czyli Create Clothing Data from Section, czyli dokładnie to, co jest zielone, będzie powiewało na wietrze tak jak materiał. Może to nie zachowuje się tak jak materiał, bo marchewka jest w miarę sztywna, ale nie ma to znaczenia. Teraz będziemy malować, co ma się ruszać. Więc pojawiło się dodatkowe okienko. Pamiętajcie, żeby zostawić połączenie z machewką niepomalowane. Fioletowe to jest to, co się nie rusza, natomiast białe, co zaraz zobaczycie, tylko zmniejsza sobie wielkość pędzla pokazuje co ma się ruszać. To oblicza karta graficzna w czasie rzeczywistym, więc, więc nie mamy za bardzo możliwości yy, decyzji, w którą to będzie powiewać. No ale pamiętajcie, żeby nie było wszystko zaznaczone na biało, bo wtedy nam nać odpadnie. Musi być przymocowana. Tak jak flaga do masztu, tak jak ciuchy na sznurze. Wszystko musi być przymocowane, jeżeli jej nie chcemy, aby odleciało. No i sprawdźcie, aby wszystkie elementy, za wyjątkiem tych blisko marchewki, były zaznaczone na biało. Jeżeli jesteśmy zadowoleni, możemy włączyć pędzel malowania. No i na samym końcu zaakceptować, że to co zrobiliśmy nam odpowiada. Klikamy prawym i dajemy Apply Clothing Data. Teraz zobaczymy bardzo szybką animację, jak działa ten materiał na marchewce. Średnio fajnie, czasem przenika, no ale trudno. To też się wiąże z fizyką, no ale mniejsze o to. Poznawmy sobie marchewkę na świecie, gdziekolwiek, jakoś przed gaczem, żebyśmy daleko nie musieli chodzić. Fajna, tylko trochę mała. Fajnie, tylko że jeżeli mamy perspektywę trzeciej osoby w tej grze, no to słabo widać. Powiększę sobie ją trzy razy, żeby była bardziej atrakcyjna. Czyli wielkości królika, to czy znaczy wielkości, jeżeli nasz gacz jest królikiem, to, to jest dobrej wielkości Ok, więc jak widzicie, no padło, ale wygląda to fajnie, porusza się cały czas, bo jakaś interakcja jest Okej, okay, ale lepsza interakcja zawsze będzie, jeżeli dodamy wiatr Wiatr jest dostępny, jest to volume, ale jest dostępny w all classes na samym dole, więc wzięcie i przedostatni. Jeżeli nie dodawaliście nic, a jeżeli to jest wersja 5.4, to na pewno tam. Wersji 5.3 chyba też się tam to w tym miejscu mieści, no ale czasem mogą coś dodać. Pamiętajcie, że strzałka tutaj to jest sprite, to jest animacja, to jest ikonka, to nie jest w żaden sposób kierunek wiatru. Kierunek wiatru jest tutaj, tak jak w graczu niebieska strzałka pokazuje, gdzie gracz patrzy, to i tutaj niebieska strzałka jest kierunkiem wiatru. Możemy zobaczyć, jak działa. No, słabo, bo wiatr jest bardzo słaby też, dlatego możemy go zmienić. Jeżeli mamy go zaznaczonego, po prawej w details mamy na przykład prędkość wiatru i możemy zwiększyć na przykład do 5. Nie jest to jakoś podane w kilometrach, metra na sekundę, kilometrach na godzinę, ale można sobie mniej więcej wyobrazić. Jeżeli dacie 100, no to macie huragan. Czy to jest fajnie? Mniej więcej. No, przechodzą przez siebie y, oczywiście y, zielonki, ale czy to jest istotne? Myślę, że nie, że to i tak wygląda fajnie. Jeżeli zastosujecie to flagę, nie będą dwa materiały obok siebie, to nie będą przenikać, będzie wyglądać tak fajnie jak i u mnie teraz.